Miejskie Centrum Kultury zaprosiło na pokazy taneczne. Na scenie w popularnych gigantach zaprezentowały się wszystkie grupy tańca współczesnego Progres, od lat działającego w Miejskim Centrum Kultury. Wielokrotnie nagradzani, utalentowani członkowie grupy zatańczyli współczesne choreografie. Ponadto nie zabrakło grup baletowych Mateusza Szałańskiego, tancerzy Tańca Bez Barier oraz dzieci i młodzieży tańczącej hip hop pod okiem Michaliny Ochockiej. Swoje umiejętności zaprezentowali także słuchacze Uniwersytetu III wieku, trenujący taniec w ramach grupy tanecznej byłchatowskiego UTW. Tegoroczne byłchatowskie świętowanie dedykowane było pamięci zmarłego Mateusza Kuśmierka, wieloletniego członka działającej przy Miejskim Centrum Kultury grupy Taniec bez barier.